Witamy wszystkich serdecznie, Sosna Więckowski, Marcin i Bartek, znany jako Dwa Łańcuchy. Nagrywamy kolejny Wyczy Podcast i z miejsca chcielibyśmy wszystkich przeprosić za to, że tak długo czekaliście. O ile czekaliście, bo w przypadku Chicago ciężko mieć jakiekolwiek oczekiwania i nam było ciężko się zmotywować, żeby nagrać ten podcast, no ale jednak wypada. Za nami 13 spotkań sezonu, 13 ciężkich spotkań sezonu. To dopiero 13 spotkań, ja jestem już niewyspany i zły. U ciebie, Bartek, chyba to wygląda jeszcze gorzej. No, delikatnie mówiąc, jestem niewyspany i zły. Jedyne co dobre to to, że w końcu się słyszymy, bo no, nawet nie było kiedy, może nawet nie było chęci. Powiem ci szczerze, że uważam, że nawet może dobrze, że nie nagraliśmy w końcu podcastu przed sezonem, bo dzisiaj byśmy musieli odwoływać wszystko, co byśmy wtedy powiedzieli, wyszlibyśmy na idiotów, a tak to chociaż możemy się zgrywać, że jesteśmy, wiesz, tacy pro, mamy... No przecież wiedzieliśmy, że tak będzie, przecież wiedzieliśmy, że się nakręcamy, że Zach LaVine będzie świetny, że Lauri Markkanen będzie All-Starem, prawie są, a że prawie robi wielką różnicę, to już jest druga strona medalu, tak więc... Dobra, może zacznijmy od tego, co najprzyjemniejsze, co nam pójdzie najszybciej. Jak ocenisz 13 spotkań w wykonaniu nie Chicago, ale w wykonaniu Jimma Boylena? To, że ten gość utrzymuje jeszcze posadę, to jest dla mnie żart. Za dwa mecze to w ogóle powinien oddać swoją wypłatę Kobe'emu White'owi, bo to jest osobna historia, że Rookie nam wygrywa dwa mecze, niezależnie od tego, czy on gra regularnie, czy nie, czy regularnie punktuje, czy nie, no to tak na dobrą sprawę dwie wygrane z ilu, przypomnij? Z czterech. No właśnie, czyli 50% wygranych Bulls to nie jest zasługa trenera, tylko tego, że Kobe White odpalił i nie umiał przestać trafiać. Tak, miał swoje one man show. To jest dla mnie żart. I to, co Jim Boylen wygaduje w ogóle po meczach, między meczami, na konferencjach, nie wiem, czy widziałeś gdzieś między meczami, Jim Boylen był, nie pamiętam gdzie, i otrzymał parę pytań o to, jak się czuje po tych porażkach, albo dlaczego Denzel nie gra. Niestety widziałem. Ponieważ tak powiedziałem. A dlaczego? Bo tak mówię. A dlaczego są te porażki? Bo piłka nie wpada do kosza. I to jest rozmowa z Jimem Boylenem. A na pytanie, dlaczego zdjął starterów w meczach, które były już prawie wygrane, wpuszczał nie wiadomo jak unity z dupy w ogóle, nie wiadomo kto je wymyślił. A ten odpowiada, że on musi rozwijać 15 graczy, że to jest wszystko nauka. Mówi, że przegrywamy mecze. Mówi, że to jest najwyższy możliwy poziom koszykówki na świecie. Jim Boylen tam swoje filozofie uprawia, on sobie zmienia rostery, gra Luke'iem Cornetem, sra na Gafforda, kiedy przegrywamy zbiórkę w prawie każdym meczu. No, logika i Jim Boylen to są w ogóle dwa osobne bieguny. No dobra, ja wiem, że ty masz do tego bardzo ostry stosunek i emocjonalny, też mam emocjonalny, ale nie będę używał aż tak ostrych stwierdzeń, żebyśmy zaraz nie dostali bana na YouTubie. Ja jako nadworny adwokat swego czasu, Freda Hoiberga, bardzo chciałem w tamtym roku uwierzyć, że Jim Boylen to nie jest psychopata, na którego wychodzi, że jednak jest. Natomiast, że jest to rozsądny gość z ponad 20-letnim stażem w lidze, który warsztat czerpał od Rudiego Team Janowicza, tak? Czyli byłego trenera Houston, od Grega Popowicza, od innych bardzo dobrych, cenionych specjalistów. Natomiast, kurczę, no ja jestem po prostu załamany. Jestem załamany tym, że Chicago momentami, długimi momentami, bo praktycznie drugie połowy każdego z rozegranych spotkań, to jest czysta przypadkowa. Czysta przypadkowa tego, czy wejdzie, czy nie wejdzie. Czy trafimy, czy nie trafimy. Czy Jim Boylen wymyśli coś głupiego, czy wymyśli coś abstrakcyjnie głupiego. Bo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek jego dobre, mądre, broniące się decyzje. Nawet nie chodzi tutaj o rotację, a dzielenie minut, a zagrywki, a pomysł na grę to jest po prostu no tragedia. No. Ja tam osobiście nie widzę żadnego pomysłu, więc to i tak dużo, że ty coś tam dostrzegasz. Bo jak dla mnie to jest po prostu, jak wyjdzie mecz, tak wyjdzie, albo ktoś będzie trafiał, albo nie, albo rywalowi będzie siedzieć, albo nie. Przecież ten mecz wczorajszy czy dzisiejszy z Nets to jest absurd. Przewaga w rzutach osobistych i no to nie wiem, jak patrząc na cyferki z tego meczu można było to przegrać. To wie tylko chyba Jim Boylen. No chyba tylko tak, no.
Mówię, możemy się złościć na Zacha Lawina, że forsuje grę pod siebie. Możemy złościć się na Lauri Markkanena, że wygląda jak dziecko zagubione we mgle. Co jest w ogóle... Mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że jakiś idiota spowodował, że Markkanen gra z urazem tych mięśni brzucha, o których tam poszły jakieś plotki. Natomiast każda, ale to każda kolejna porażka to nie jest wina Zacha Lawina, to nie jest wina spudowanych trójek, to jest wina braku reakcji, braku koncepcji, tylko i wyłącznie. No pewnie, że nie. No, jak tak rozmawiamy podczas meczu, to są emocje i te decyzje Zacha, no to ewidentnie są tak durne czasem, nieprzemyślane, zbyt szybkie, wręcz zakrawające o tego hero ball, który mu się czasem odpala, no ale z drugiej strony masz rację, że on przynajmniej próbuje coś robić. No tak, no ciężko... Moim zdaniem, tak obiektywnie, ciężko jest to, że on ma tą efektywność w najgorszym zespole, to jest inna rzecz. Natomiast ciężko mieć do niego pretensje, że stara się forsować grę i jakkolwiek pchać zespół do ataku, skoro nikt inny tego nie robi. A jeśli robią, to kończy się to stratą, ewentualnie niestety airbolem, co coraz częściej ma miejsce w przypadku oddawanych przez zwyki rzutów. I jakby nie patrzeć, rzutów z jeszcze gorszych pozycji, z mniej przygotowanych pozycji niż takową sam sobie wypracuje Zach. No. Mi się wydaje, że Lauri gra na siłę mimo wszystko, bo oni chcą się trzymać, wiesz, tego, że niby mamy walczyć o te playoffs, wypadł już Otto, więc jakby to było, gdyby zaraz wypadł jeszcze Lauri. I tak naprawdę to jest głupota, bo jeżeli to jest faktycznie kontuzja mięśni brzucha, no to mięśnie brzucha w jakimkolwiek sporcie to nie jest coś, z czym się dobrze gra. Znaczy widać, że to nie jest nic przyjemnego dla Lauriego. No. Nie wydaje mi się, ja po prostu nie chcę w to wierzyć jako ślepy fan, że zdrowy Lauri Markkanen nie potrafiłby oddać przez 18 minut, bo chyba tak to miało miejsce w tym spotkaniu z Milwaukee. Przez 18 minut gry na parkiecie nie oddaje ani jednego rzutu. To nie jest kwestia braku gry pod niego, to nie jest kwestia braku zaufania, to nie jest kwestia tego, że on się z zespołem nie rozumie, tylko to jest ewidentnie kwestia tego, że coś się z nim nie tak. Jest całkiem inna motoryka, on unika gry na kontakcie, częściej oddaje piłkę, nie podejmuje ryzykownych decyzji, gra mało odważnie, przecież to widać. Ja nie uważam, że ktoś taki jak Lauri, tak utalentowany zawodnik, no, najszybszy w historii Bulls, a do pewnego momentu chyba nawet NBA pierwszy, jeżeli chodzi o pierwsze 100 trójek w karierze, tak? Tak jest. On brał na postery już w pierwszym sezonie zawodników z większym doświadczeniem. On się nie bał grać. No, ja wiązałem wielkie nadzieje z Laurim i dalej wiążę, ale on musi być zdrowy i akurat na niego trzeba dmuchać i chuchać. Jeżeli coś jest nie tak, niech siedzi, a Boylen jeżeli mówi, że musimy rozwijać 15 graczy, no to trzeba zacząć grać Gaffordem, posadzić Lauriego, dać Younga do pierwszej piątki i to wszystko jakoś będzie wyglądało, zwłaszcza, że gramy tak źle, że ja się dziwię, że ciągle wychodzimy uparcie tą samą piątką, z tymi samymi rotacjami. Jedyne, co się zmieniło na plus, to to, że nie gra już Kornet, ale przegrywamy zbiórkę w każdym meczu, a Gafford jest odsyłany do Windy City Bulls. No to jest dla mnie żenada już kompletna. A tutaj się z tobą nie zgodzę, bo dzisiaj wygraliśmy walkę na desce i to o 16 zbiórek. Kurde, i przegraliśmy ten mecz. A w poprzednich meczach? No tak, no to jest drugi mecz, gdzie wygraliśmy deskę. To tak by the way. Jeżeli Nets grają z nami, nie ma Duranta, co oczywiste, nie gra Lavert i nie gra Irving, czyli ktoś tam stwierdził, że prawdopodobnie nawet ta drużyna bez Irvinga, Laverta, Duranta w takim stanie może sobie poradzić z Bulls, no to coś jest nie tak. Wiesz, co jest w ogóle najbardziej przykre w tym całym sezonie na razie, to na szczęście tylko 13 spotkań, że na 13 spotkań 11 razy przegrywaliśmy drugie połowy. 11 razy. Rozmawialiśmy o tym przed podcastem, tak? Gdybyśmy te drugie połowy grali na remis, styk, jak równie z równym, punkt za punkt, gdybyśmy mieli pomysł, jak prowadzić właśnie tą grę w trzecich, czwartych kwartach i w końcówkach, to ten wynik nie byłby, już abstrahując od jakości i stylu, nie przeczylibyśmy i nie bylibyśmy aż tak bardzo wpłynieni, gdyby ten bilans zamiast 4-9 był, no niemalże tutaj o 9-4, tak? Ale niech będzie 7-6, no. Niech będzie 8-5, kurczę, niech to będzie w okolicach 50%. No mi się nie wydaje, że nasz potencjał jest tak słaby, ta drużyna jest tak słaba, że nie mamy widoków na nic, bo momentami ta gra wygląda naprawdę super. Nie wiem, o co chodzi, Boylen nie reaguje,
Przecież przykładowy mecz z Lakers, to, że my oddaliśmy ten mecz z Lakers i to, jaka wygrana z Lakers by miała wpływ na resztę sezonu, moim zdaniem, jakiego dałaby kopa, To na to by było pewno. coś nieocenionego. A my przegrywamy, zmieniamy sobie rotację, Boylen to w ogóle pod koniec meczu już nawet timeoutów nie ma, no przecież to są przedszkolne błędy. Podobnie nie miał timeoutów w dzisiejszym meczu z Nets. Oba dwa z trzech timeoutów na drugą połowę wykorzystał już tam bodajże chyba na 8 minut przed końcem czwartej kwarty. No dlatego kółeczko wzajemnej adoracji Chicago Bulls, tutaj się nic nie zmieni. Tak naprawdę jedynym, co by mogło pomóc, to eksplozja jakiegoś ogromnego talentu, chyba na miarę Michaela Jordana. No nie wiem, bo mi się wydaje, że my nawet wybierając Zajona, który by był zdrowy, to i tak byśmy to spierdzielili. Nawet nie chcę myśleć o takich kategoriach. Nie wiem, no wyobraź sobie jakąkolwiek poważną organizację, struktury, gdzie coś takiego przez tyle lat może mieć miejsce, gdzie Foreman i Paxson robią sobie przebudowy, jedna głupsza od drugiej. Jak już wydaje się, że robią coś fajnego, że nawet nieźle wyszliśmy na tej wymianie z Butlera, że mamy fajnych młodych zawodników, to pojawia się Hojberg. Hojberg, wieszamy na nim psy, gdzie dzisiaj uważam, że ta drużyna pod Hojbergiem wyglądałaby znacznie lepiej niż pod Boylenem, który jednak trzeba podtrzymać to, co Też mówił. mi się niestety tak wydaje. Boylen to jest chyba po prostu niezły psychopata. Znaczy, pisaliśmy o tym na czacie, chyba meczowym dzisiaj, albo przy okazji meczu z Lakersami. Kurczę, no skoro gość przez 20 lat właśnie jest asystentem, jest w lidze, chłonie NBA, zna NBA, no brał warsztat od trenerów w latach 80., 90., w tym współczesnym milenium. Jeśli on w tym momencie nie potrafi czytać, nie potrafi prowadzić, nie potrafi czytać gry i nie potrafi prowadzić meczu przez 48 minut jako head coach, no to znaczy, że najzwyczajniej w świecie to jest gość, który powinien zajmować się tylko i wyłącznie, nie wiem, dbaniem o jakość przybijanych piątek na ławce, a nie prowadzeniem taktyki zespołu, ofensywy, defensywy i tak dalej. No ja jedyne co widzę, co robi Jim Boylen, to klepie ich po dupach, jak są jakieś zmiany i właśnie bije brawo, żeby ich zachęcić, nie wiem do czego. I mój ulubiony tekst z tego sezonu, we need to grow up, we need to grow up. Nie, i on jeszcze mówi, że on musi przygotować dziecko do drogi. Człowieku, oni już nie są w żadnej drodze. W drodze to oni są w high school czy w lidze akademickiej. W NBA oni już są w pracy, oni już zrobili wszystko, są co musieli. W drodze po loterię draftu. Oni już zrobili wszystko, ci zawodnicy. Oni są już na najwyższym koszykarskim poziomie i mają się na nim utrzymać, a nie każdy się na nim utrzyma. Jeżeli masz grupę 8-9 zawodników, którzy są w stanie dać coś fajnego na parkiecie, to grasz nimi, a nie wpuszczasz Luka Corneta, nie wpuszczasz Shaquilla Harrisona w pierwszej kwarcie, no przecież to jest jakiś absurd. Dodatkowo nie masz tak naprawdę solidnego backupu na centrze, a Daniel Gafford, mówię to już chyba po raz trzeci dzisiaj, śmiga sobie w G-League. A na centrze jako backup wystawiasz Lauriego Markkanena, który gra z kontuzją mięśni w tym. Z kim był to mecz przed Nets, z kim graliśmy, bo ja już się gubię, bo pamiętam, że tam była taka sytuacja w czwartej kwarcie. Z Milwaukee że graliśmy czterema point guardami praktycznie. No i, tak. I kimś, i nie wiem kto grał na centrze, a na Janisa... Na piątce był Tadeusz Young i się śmialiśmy, że na czwórce gra Lawin. No. A Janisa bronił Arcidiakono tak. Do spółki z Danem. I co i, ciekawe, nie i szło robili, mu to najgorzej, i ale robili to jak najlepiej. To wygląda? Arcidiakono też zasługuje na pochwałę, chyba kupię sobie jego koszulkę tak swoją drogą. No to ja też dzisiaj pisałem. Ja to czekam tylko, aż w marcu polecę i kupię. Jak nic w sklepie kupię jego jersey, bo na to zasługuje. No, on ma takie jaja, taką charyzmę, taki charakter i takie serce do koszykówki, że no szapoba, czapki z głów. No. No i wracając znowu do Lawina, zobacz, jak ta drużyna wygląda, kiedy na boisku na jedynce i dwójce mamy Arcidiakono i Dana, albo gdzieś tam jeszcze z nimi White, bo ten roster, kiedy na parkiecie są razem Dan, White i Arcidiakono, mi się nie podoba. Ale jeżeli dwóch z tej trójki gra ze sobą, oni się świetnie potrafią porozumieć, White defensywnie, zwłaszcza przy Danie, wygląda coraz lepiej, to serio fajnie wygląda. Ja nie rozumiem, po co na siłę gramy ciągle Satorańskim, który mnie w ogóle nie przekonuje. Dlaczego Chris Dunn, który na pewno sobie zasłużył na starcie sezonu, nie rozpocznie jednego czy dwóch meczy? Czy my mamy coś do stracenia? Bo wydaje mi się, że nie bardzo. Szczerze mówiąc, Bulls nawet jak skończą z najgorszym bilansem, to i tak dostaną 10. pick. Siódmy, Bartek, siódmy. To już jest za duże szczęście, ten 7. pick przez ostatnie lata. Nie wiem, no ja ci na te pytania na pewno nie odpowiem, bo nie siedzę w głowie Jima Wojlena. Niestety albo istety, bo jakbym siedział, to pewnie byłbym zdenerwowany. Jeszcze bardziej tego podcastu nawet dzisiaj byśmy nie nagrali. Dobra, kończąc ten przykry temat, bo szkoda czasu chyba na Jima Boylera.
Boilera. No, jakoś tak mi pasuje Jim Boiler do niego. To właśnie przejdźmy do tych plusów. Ja plusy osobiście to bym wystawił 3 na ten moment. Wiem, że jestem złudnym optymistą, natomiast na pewno na duży plus zasługuje Wendell, na duży plus zasługuje właśnie Archidiakono i na jednak plus zasługuje też Coby White. A Chandler Hutchison? Jak będzie rzucał za 3, to będzie zasługiwał na plus. Na razie nie. Ale wiesz, od takiego kompletnego niebytu w rotacji do nagle wskoczenia do pierwszej piątki, to jest gościu, który praktycznie jako jedyny jedzie odważnie na kosz i wymusza faule. To jest coś, czego nie widziałem chyba od kiedy odszedł Jimmy Butler, żeby ktoś umiejętnie, regularnie wymuszał faule w tej drużynie. No to prawda, no. Ciężko się nie zgodzić. Ja wiem, że Hutchison to jest twoje dziecko i masz do niego dużą słabość, natomiast no tak, no... Poza tym gra w roli zawodnika pierwszej piątki, nie oszukujmy się, to przynajmniej nie teraz to nie jest gościu na pierwszą piątkę, to będzie fajny zadaniowiec z ławki, wnosi fajną energię, na pewno potrafi bronić, no ale to nie jest gościu na pierwszą piątkę, przynajmniej nie teraz, więc jak wróci Otto, to w rytmie meczowym Hutchison z drugim unitem, jeżeli to będzie dalej wyglądało tak, że Chandler będzie wchodził z White'em, Dunnem, Archidiakono, Youngiem, to może serio fajnie wyglądać, ale chciałbym tam obok nich widzieć Gafforda, bo to naprawdę może być niezły defensywny line-up. Możemy się martwić o to, jak Gafford będzie wyglądał pod koszem, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, ale jakoś o zbiórki czy obronę ja jestem spokojny już od samego początku przy jego warunkach fizycznych i energii, którą wnosi. Nie wiem, ja nie mam absolutnie żadnego argumentu za tym, żeby usprawiedliwiać w ogóle tutaj Boylena, jeśli chodzi o pomijanie właśnie Gafforda. Zwłaszcza patrząc na preseason, gdzie to była rewelacja przecież, on wyglądał lepiej niż Coby White. Jedyne co mi przychodzi do głowy to fakt, że Boylen wpadł na pomysł, że musi jakoś zdobyć sympatię kibiców i przypomniał sobie, co robił Tips, a Tips nie dawał szans debiutantom. No ale White gra. Musi, jakby nie grał White, to by go chyba wszyscy zjedli. To jest, on ma taki ofensywny skill i no ma papiery na granie, i na zrobienie naprawdę, naprawdę duże rzeczy. Ja osobiście myślę, że on pobije ten rekord Lauriego, jeśli chodzi o 100 trójek. A nie zapominajmy, że Kobe ma 19 lat, tak? Też myślę, że go pobije i myślę, że te career high długo się nie ostoi. On miał 27 punktów, póki co najwięcej. Miał 27 i 26. Tak. Nie, myślę, że 30 przekroczy luźno. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Podoba mi się też jego rozwój jako odpukać defensora. Ja nigdy nikomu nie życzę kontuzji. Natomiast w momencie, kiedy, jeśli załóżmy, jutro z gry wypadnie Zach LaVine, to patrząc na aktualną dyspozycję właśnie, czy Lauriego, czy na fakt, że nie gra Otto, no na zastój ofensywny, jaki mamy w zespole, to jeśli Coby White trafiłby na swój dzień, no to jest gość, który może walnąć już w tym momencie 40 lub 50 punktów, no to nie ma zmiłuj. Jeżeli strzelba mu siądzie i będzie w rytmie, no to czemu nie? Nie wiem, czy zauważyłeś jeszcze taką statystykę, że Coby White jest pierwszym od czasów bodajże Derricka Rose'a, rookie w Chicago, który oddał 20 rzutów w meczu w dwóch kolejnych spotkaniach. Tak więc ta statystyka też świadczy jednak o zaufaniu i o tym, że on się nie boi. No, w momencie, kiedy inni boją się rzucać i boją się brać właśnie tą ofensywę na siebie, no to okej, dzisiaj miał chyba 3 na 11 z tego, co pamiętam z Brooklynem. Ale on ma jeszcze czas na to, żeby właśnie wejść w rytm, no, żeby wejść w rytm i żeby być powtarzalnym na poziomie NBA. Dokładnie, on się nie zniechęca nawet w tym meczu, kiedy rzucił te 7 trójek w kwarcie, tak? 7, dobrze pamiętam? Tak. To do tej czwartej kwarty nie bardzo mu się działo, ale on dalej próbował, jest pewny siebie i próbuje i to jest najważniejsze, nie ma co się zniechęcać. To jest jego pierwszy sezon i jak widzę jakieś opinie, że to White coś zrobił źle, no on przynajmniej próbuje, tak jak czasem wściekam się na LaVine, ale on przynajmniej próbuje. To obwinianie pierwszoroczniaka o jakieś porażki w momencie, w którym mamy nawet weteranów już w drużynie po podpisaniu Satorańskiego i Younga, to jest dla mnie głupota. I naprawdę nie rozumiem, co takiego daje Satorański, czego nie dałby Dan w pierwszej piątce, bo ani nie zdobywa jakiejś powalającej ilości punktów, ani asyst. Defensywnie na pewno jest gorszy od Dana, zwłaszcza grając u boku LaVine'a, który obronę ma w dupie. No dla mnie... Nie wiem, ja bym próbował tak samo, jak zdjąłbym Lauriego i dał mu się wyleczyć, grał Youngiem w pierwszej piątce. To nie jest jakiś gościu, który sobie nie poradzi. No na pewno. W końcu po to przyszedł, nie? Żeby odciążyć Lauriego i żeby zrobić jednak konkurencję. No bo Lauri przez 2 pierwsze lata tak naprawdę nie miał żadnego,
żadnej konkurencji, żadnej rywalizacji na swojej czwórce. No, ale i tak najpiękniejszy jest Wendell, to jest rewelacja. No tak, może najdłużej pogadajmy o tym, co najprzyjemniejsze, bo rośnie nam świetny rim protector, gość, który w każdym wywiadzie i to, w jaki sposób się wypowiada, to, jakie on ma podejście do samego siebie, do kultury wygrywania, do takiego właśnie leadershipu, no to jest złoto. No, nie wiem, czy znajdzie się 10 zawodników o takiej mentalności, o takim charakterze i podejście do obowiązku, do zawodu. On nawet, nie wiem, czy widziałeś, chyba przed sezonem albo na samym początku był parę minut takiego wywiadu z Wendellem, nawet w ESPN, właśnie na temat tego, jak dzisiaj wygląda obrona, agresja, to, że wszyscy chcą się ze sobą kumplować, dołączać do swoich drużyn, a Wendell powiedział jasno, że on na boisku nie szuka kolegów, on chce grać twardo. Nie podoba mu się to, że ktoś na boisku niby ze sobą walczy, a po meczu się tuli, zbija piątki i kombinuje, jak tu ze sobą zagrać za rok czy dwa. Ale też wiesz, może to z tych słów też wynika to, jakie absurdalne faule są mu gwizdane, bo on nie dokończył już dwóch meczy w tym sezonie, z tego co kojarzę, poprawnie, jeżeli źle. Ale no proszę cię, niektóre te gwizdki, które dostaje Wendell, zwłaszcza jak się napnie po wsadzie, no to jest żenada. No ale do tego musimy przywyknąć, bo niestety jak ty też oglądasz inne mecze, w każdym praktycznie spotkaniu ta bariera soft jest coraz bardziej absurdalna. Tak, i dlatego potem James Harden ma takie wyniki, jeżeli chodzi o punkty. Przecież to, co się gwizdze Hardenowi w meczu, jak graliśmy z Rockets, to ja dostawałem białej gorączki, jak widziałem to, co mu się gwizdze i to, co Harden próbuje jeszcze... Ale z tym trzeba się pogodzić, no. Bo liga poszła w tym kierunku. Harden na maksa wykorzystuje to, na co pozwalają w tym momencie przepisy i jest tym dobry, no. Harden się potyka o powietrze i dostaje osobiste. Ale potrafi wtedy o to odpowiednio balansować ciałem, żeby pochylić się właśnie gdzieś w kierunku obrońcy i zasygnalizować, żeby był jakikolwiek kontakt, no. A niestety kontakt przy biegu, przy koźle, przy jakimkolwiek krosie kończy się w tym momencie w 99 na 100 przypadków 200 gwizdkami. No. Nie wiem, ja jestem fanem defensywy tej koszykówki, której już raczej nie zobaczymy, dlatego tak się zachwycam Wendellem, tak cisnę na to, żeby Dan grał w pierwszej piątce i tak długo wierzyłem w Dana, chociaż w poprzednim sezonie już nawet ja zacząłem odpuszczać, tak. Teraz znowu cieszę się tym, co Dan robi. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestanie, bo znowu gra coraz odważniej. Trafił nawet parę trójek już. Coraz częściej rzuca, coraz częściej odważnie jedzie na kosz. Jego obrona to nie wymaga już komentarza. Wiesz co, nie oszukujmy się, ale właśnie w tej erze soft i tego, jak jest odejście od obrony i jak zanikają obrońcy, patrząc też na to, jak Chicago jest bezpłciowe i bez jakiegokolwiek charakteru, no to tacy goście, jak Dekono, jak Dan i właśnie jak Wendell, no to jest miód na nasze, może nie uszy, ale oczy, ale oczy, bo w ich przypadku widać zaangażowanie, widać tą zawziętość, taką sportową złość po prostu, najzwyczajniej w świecie. No. Jeżeli chcemy coś zbudować, to drużyna musi mieć jakąś tożsamość, charakter. Nie każdy musi być drużyną pokroju Golden State, Houston, Milwaukee, gdzie będą wszyscy rzucać za trzy, slashować na kosz, wymuszać faule. No, można po prostu zacząć od dobrej defensywy. Umówmy się, jeśli za rok czy za dwa lata chcemy tutaj sprowadzić jakiegokolwiek topowego, wolnego agenta, o czym się już parę razy mówiło, a nie osiągniemy przez ten okres żadnego jakiegoś wielkiego wyniku sportowego, a zanosi się na to, że nie osiągniemy... Dostajemy się do playoffs. No tak, ale naprawdę, ja wychodzę z założenia, że takim magnesem na przykład na kogokolwiek może być fakt, że ta drużyna ma charakter i jaja. No. Jeśli pokażesz komuś taśmy, na których gość, który ma 1,80 m, mówię tutaj o Rejanie, broni jak lew Giannisa i wymusza na nim offense, zawiera mu piłkę, potrafi go utrzymać w post i Giannisowi, tak? Nie daje wjechać ten penetracji w pomalowane. Kurczę, jak pokażesz Dana, który w tym momencie jest liderem, jeśli chodzi o spotkania z dwoma lub więcej przychwytami, chyba dobrze mówię, bo on jest liderem. Przy tym NBA, grający najmniej minut ze wszystkich klasyfikowanych, grający, chyba. Grający po 20 minut meczu. Jak zobaczysz Wendella, który mówi wprost, że ma w dupie indywidualne statystyki, on jest tutaj dla zespołu i zobaczysz, że to jest gość na każdym highlightie, na każdej taśmie, na każdej akcji, który jest pierwszy w obronie do bloku, a potem jest pierwszy w ataku do kontry, do bitki, do wsadu, do zasłony. No to czymś takim można zbudować swoją historię, jakąkolwiek wartość
dla innych agentów. No, jeśli nie możemy tego zrobić 50 zwycięstwami, jakimś tam postarzeniem Milwaukee albo Filadelfii w pierwszej rundzie playoffów, no to trzeba to robić takimi pojedynczymi szaleńcami, no, którzy mają basket w sercu i walczą o każdą piłkę. To jest też fajne w przypadku czy Archiego, czy Wendela, bo w ich przypadku zaangażowanie jest widoczne w 110% i w drugiej minucie spotkania jest 47, kiedy wiadomo, że przegrywamy. Tutaj nie ma jakiegokolwiek odpuszczania. Tutaj oni akurat w ich przypadku nikt tutaj nie kalkuluje. Czy to, że się będą starali w obronie, to przyniesie korzyść, czy nie przyniesie korzyści. Oni grają to jak potrafią i tyle, no. Dokładnie, poza tym ja ciągle mam nadzieję, że Lauri rozwinie się tak jak to by to wskazywało po pierwszych dwóch sezonach, bo takich zawodników jak Lauri nie ma zbyt wielu w lidze i kiedy czytam już pomysły o tym, żeby może go wytransferować, to się łapię za głowę, bo pokaż mi takich zawodników o takim profilu jak Lauri, ponad 7 stóp wzrostu, rzucający za 3, dobrze w miarę na koźle, na pewno jest jakiś upside, jeżeli chodzi o grę w obronie, no to jest zawodnik, którego się nie pozbywasz, przynajmniej nie w trzecim sezonie w NBA, bo niektórzy zaczynają grać na swoim takim już poziomie, do którego mogą dorosnąć dopiero w czwartym, piątym, szóstym sezonie. Janis też nie był gwiazdą w swoim sophomore season, czy nawet w trzecim. Tak, on się rozwijał. Identyczna, czy Giannis, czy Butler, czy w tym momencie Siakam, to są bardzo podobne historie, nie? A kończą jako All-Starzy. Bo Siakam nie widzę możliwości, żeby nie był w tym roku All-Starem na wschodzie. Nie ma opcji. A odnośnie Wendela jeszcze jedną rzecz trzeba zauważyć, to jak on szybko potrafi ponowić wyskok. On po prostu wchłania te piłki, jeżeli już chodzi o zbiórkę, jeżeli jest pod koszem, to on potrafi dwa razy wyskoczyć, kiedy przeciwnik skacze raz. I myślę, że powoli double-double w jego przypadku to jest coś, co będzie oczywiste i z zamkniętymi oczami nie będziemy musieli patrzeć na boxscore. Oby, bo tylko to w tym momencie będzie w stanie nas cieszyć, kurczę. A jeszcze jedna rzecz, tak jak właśnie przed chwilą mówiłeś o tym, na czym możemy budować ewentualne przyszłe sukcesy i czym przyciągać zawodników, to no właśnie najsmutniejsze jest to, że my musimy właśnie myśleć o czymś takim. No bo zobacz, to wszystko rozbija się o to, kto rządzi klubem i jakie ma aspiracje i jak się angażuje. No bo nie powiesz mi, że Lakers, Clippers byli w lepszym miejscu jeszcze niedawno, czy nawet Brooklyn Nets. Jeżeli organizacja jest dobrze zarządzana, jeżeli jest miejsce w salary, to wystarczy pokazać odpowiedni projekt sportowy, pokazać, kto jeszcze jest kuszony ściągnięciem do drużyny i nagle możesz mieć w takim Nets Duranta czy Irvinga. Do Lakers ci przyjdą LeBron i Davis, gdzie przecież Lakers się nawet nie łapali do playoffs w ostatnich latach. Oni byli drużyną na naszym poziomie, nie oszukujmy się. A nagle jedne wakacje i w ogóle liga się przewraca o 180 stopni i drużyny, które były przed chwilą w tym miejscu, które my, wyprzedzają nas o kilka kilometrów. To jest, Bartek, jedna rzecz, no bo na pewno byliśmy w podobnej sytuacji jak Clippers, w podobnej właśnie jak Brooklyn i tak dalej. Natomiast ja bym też patrzył pod kątem tego całego rebuild i przebudowy, rozwoju. To jest też dużo przypadku, bo zobacz na to, że w tamtym roku cała liga, no zresztą jak od lat, śmiała się z Phoenix. Phoenix było fatalnie zarządzane, zresztą dalej jest fatalnie zarządzane. Zatrudnili trenera, nie pamiętam, jak się nazywał, Kokoskow, tak? Tak. Ten, który w tamtym roku. Zatrudnili trenera, który, podobnie jak Boylen, nie miał zielonego pojęcia o tym, jak ugryźć drużynę NBA, jak to prowadzić. No Phoenix byli, bo byli po śmińskim ligi. Tam Devin Booker chyba od swojego rookie sezonu co rok mówi, że to jest ostatni sezon, kiedy nie zagra w playoffach i tak dalej. Natomiast ja się chyba z Matem u nas na Shoutboxie kłóciłem o Monty'ego Williamsa. Dla mnie Monty Williams to był gość, który powinien dostać Chicago. Bo to jest gość, który ma doświadczenie w lidze. To jest dosyć młoda osoba. On potrafi dotrzeć właśnie do młodych gwiazdek. Zresztą to jest pierwszy trener Antonego Davisa w Nowym Orlanie. Monty Williams poszedł do Phoenix, został młody zespół. Nie dostał gwiazd, bo tam jest Booker, bo tam jest Booker, tam jest Ayton. Nie ma Aytona, bo jest zawieszony. No okej, Aytona nie ma na 20 spotkań, natomiast, a nie, on Ayton chyba zagrał tylko w jednym spotkaniu. Natomiast zobacz, że wzmocnieniami Phoenix byli tak: Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr. I Dario Saric. Oubre to pozyskał już w poprzednim sezonie. No ale okej, no w tamtym sezonie wszedł, teraz przepracował z nimi lato, zgrał się i tak dalej. I Baines, nie wiem, czy tutaj,
Aaron Baines, no. Tutaj nie ma wielkich gwiazd, tutaj nie ma wielkich nazwisk, tutaj nie ma jakiegoś superstara. Natomiast no jest chemia. No, Phoenix ma pierwszą ofensywę, rozdają najwięcej asyst, mają drugie tempo w lidze. Wystarczył dobry fachowiec na odpowiednim stanowisku, zdolna młodzież i samo poszło. No. Jest jakiś wskaźnik też odnośnie tego, jaki impact w nowy zespół dali zawodnicy, którzy zmienili latem swoje teamy. I największy impact nie daje Anthony Davis dla swojego zespołu, Kemba Walker czy ktokolwiek inny, tylko największy impact w nowy zespół kto daje? Aaron Baines z Phoenix. No widzisz, ja nie twierdzę, że my na papierze jesteśmy słabsi od takiego Phoenix. Nie ma opcji. Tu chodzi o chemię, tu chodzi o trenera, o taktykę, o zarządzanie minutami, odpowiednie ich rozdzielanie, dobieranie odpowiednich zawodników ze sobą na boisku i to jest wszystko. My na papierze powinniśmy w czwórkę ogrywać Charlotte Hornets, no i zobacz, że Charlotte ma już chyba 4 albo 5 bazerów w tym roku, grają przez 48 minut, rzucają, biegają. Goście, którzy w całej karierze nie rzucali prawie trójek, nagle walą kilka trójek na mecz z Grahamem na czele. No więc właśnie, solidnym centrem jak na warunki NBA nagle stał się Cody Zeller, no i... Tylko w Chicago wszystko jest nie tak. Dokładnie. W Chicago wszystko jest na swoim miejscu, bo co mecz to ktokolwiek gra przeciwko Chicago ma jakiś career high, tak więc to się akurat nie zmienia. No, ale słuchaj... Nastawialiśmy się, że Doug Collins przejmie drużynę prędzej czy później, a chyba nic tego nie zapowiada. No nie, chyba nie. A odnośnie asyst, widziałeś ile wczoraj mieliśmy asyst w całym meczu? No do czwartej kwarty mieliśmy 10, a skończyliśmy chyba z 15. Z 15. No, są zawodnicy, którzy 15 asyst w meczu potrafią zanotować. No, my też takich mamy, 12. Nie wiem, chyba najwięcej miał chyba Archie Deconu albo Zach, 3 asysty, tak? Więc no, kosmiczny wynik, imponujący. White chyba też miał 3. Albo White i Zach. Coś strasznego, naprawdę. Powiem ci, że nie wiem, czy kolejne mecze będę oglądał już na żywo. Po prostu szkoda mi nerwów i czasu. Nie, no ja będę, no. Ja liczę na jakiś przełom. Liczę, że jutro przypadkiem ogramy Milwaukee u siebie. A Middleton zagra? Nie, nie zagra. No, ale to i tak przegramy. Im więcej gwiazd nie zabiera ze sobą drużyna przeciwna, tym gorzej gramy. Z Lakers jakoś mogliśmy to dowieść, mimo że tam chyba nikt nie siedział, nie? W przypadku Lakersów? Nie, nikt nie siedział. Znaczy, no bo... nie grał tylko Rondo przez kontuzję. O, ale gwiazda, no naprawdę. No ale jednak dobrze się dopasował. W tym pierwszym meczu, nie wiem czy widziałeś, Rondo jak wszedł, to po 5 minutach miał chyba 4 asysty, albo na odwrót. No, po 4 minutach 5. To nie jest pierwszoplanowa postać, o to chodzi. Ale jakoś tam kreować atak w Lakersach potrafi. Zresztą w Chicago też potrafi. Wszędzie potrafi. Trzeba się powoli zacząć interesować klasą draftu 2020. No to co, albo ten zawieszony z Memphis, albo... Przecież my nie dostaniemy pierwszego piku, proszę. Albo cię. LaMelo. Myślę, że nawet nie ma co patrzeć na pierwsze 5 pików, bo znając szczęście Bulls, to nawet z najgorszym bilansem w lidze dostaniemy jakieś tam ochłapy. Jezu, właśnie sobie wyobraziłem rozmowę LaVara Balla z Jimem Boylenem w momencie, kiedy LaMelo Ball wchodzi na mecz z ławki. LaMelo Ball fajnie gra, nie ma co się śmiać. Ale czy my będziemy celować w rozgrywanie? Ale to właśnie, czy my potrzebujemy prędzej, kogoś ten prędzej oddamy LaVina i będziemy szukać shooting guarda czy coś w tym stylu. Jak oddamy LaVina, to mamy Kobe'ego White'a. To chyba nie będzie klasyczna jedynka White. No zobaczymy. Na pewno może się rozwinąć. To nie jest tak, że on nie potrafi podawać, że ma słabą wizję. Po prostu, nie wiem, mi się wydaje, że po prostu u Boylena panuje taki chaos na boisku. I tak się co niektórzy ustawiają na czele z LaVinem, że ciężko też rozdawać takie asysty. I to, co Zach wyrabia, już wczoraj ci o tym pisałem, Zach najczęściej albo oddaje jakiś idiotyczny żul już nawet w 6 sekundzie akcji, albo zaczyna wjeżdżać na kosz i jak już kompletnie nie wie, co zrobić, to wrzuca na minę jakimś dziwnym podaniem kolegę z drużyny i to prowadzi do straty. I na tym się to kończy. Tak, to oddawanie piłek w momencie, kiedy Zach jest w powietrzu, no fakt faktem, że on ładnie lata, długo lata, wysoko lata, ale taka usilna próba oddania piłki w momencie, jak jest w powietrzu, to widać, że to jest już panika. No. Tutaj nie ma jakiegoś ukrytego dna, to nie jest wytrenowane, to nie jest jakikolwiek schemat. To jest po prostu przypadkowa tego, że spróbowałem, wjechałem, nie wyszło. Dlatego tak jak chwaliliśmy Zaka za to, że on przynajmniej próbuje, tak też no, musimy sobie to przyznać, że on kręci puste statystyki. Co z tego, że on rzuci nawet 30 punktów?
Jak z tego raczej nic nie wynika. On nie sprawia, że drużyna gra lepiej, że wszyscy wokół niego są lepsi, jak na przykład Trae Young. Dla mnie to jest idealny przykład zawodnika, który ciągnie grę i czyni kolegów ze swojej drużyny lepszymi na boisku. Nie wiem jak chcę, ale ja się tym naszym podcastem strasznie kurczę zdołowałem. No, bo nie mamy nic pozytywnego do powiedzenia. Mieliśmy tylko do pochwalenia kilku graczy z osobna i to też nie za wszystko, no bo to nie jest tak, że nawet ci, których pochwaliliśmy, są bezbłędni. Nie, no oczywiście, że Natomiast to tak. są jedyne jasne punkty i ja uważam, że ta drużyna jest zmarnowana i tak długo jak Jim Boylen będzie ich trenował, to na pewno nic się nie zmieni. A w szerszej perspektywie pod rządami Formana i Paxsona, a może i nawet Reinsdorfów, nie ma szans na nic lepszego. Bo to już jest, oni są już jak rodzina. Tutaj nikt nikogo chyba nie wyrzuci od tak, bo są ze sobą za bardzo zżyci, zbyt dobrze się znają. Tu są już sentymenty, To już nie niestety. jest kwestia pracy w organizacji, to przecież jak Reinsdorf do Formana czy do Paxsona odzywa się ten na korytarzach klubu per wujek, no to o czym my w ogóle rozmawiamy? No. A szkoda, bo Chicago to jest jeden z największych rynków NBA. To nie jest tak, że my gramy na jakimś kompletnym wypizdowie, że tutaj nikt nie chce grać, że fanbase jest słaby. Nie, my nawet w sezonach, kiedy tankujemy, mamy prawie pełną halę. Ludzie chodzą na mecze. Market jest ogromny. Przyjeżdżają Jest fani z szansa zdobycia Polski. pierwszego tytułu od czasu Jordana. No naprawdę, tutaj jest o co walczyć, jest co udowadniać, jest co robić. Są wyzwania, które można podjąć, ale wydaje mi się, że jakikolwiek topowy wolny agent by o tym nie myślał, że o, przyjdę do Chicago, może coś złożymy, może z kimś pogadam. Jeżeli przyjdę ja i jeszcze ktoś, to potem roleplayerzy zgodzą się tu grać za mniejsze pieniądze, bo będzie szansa na tytuł. Tak jak to bywało w przypadku Golden State. Wiadomo, jak już są gwiazdy, to potem ci, którzy gonią za pierścieniem, chętniej przyjdą do takiej drużyny. Ale jak ktoś ma poważnie o tym myśleć, jak widzi, co się dzieje już w tym pionie i trenerskim, i w biurach, i jeżeli chodzi o właściciela, no nie ma szans. No niestety, nie mamy w tym momencie żadnej kultury organizacji, no. Mówię, największą wartością. Największym plusem tej drużyny są kibice chyba. Największym plusem tej drużyny są kibice i to, o czym rozmawialiśmy parę minut temu, no. Największą wartością dodaną organizacji jest w tym momencie to, że mamy faktycznie trzech gości, którzy mają charakter i serce do koszykówki i po części można na nich budować, no. Bo na Wendelu można budować, nawet powinniśmy. Jest arcydiakono, który moim zdaniem powinien być taką. To tam na pewno nie będzie Kirk Heinrich drugiej dekady XXI wieku. To jest gość, który no, widać, że on żyje. On żyje ławką, on żyje parkietem, on żyje tym, co się dzieje. No. W ostatnich meczach przynajmniej trochę ławka ożyła, bo Dan i Arcidiakono właśnie tam nakręcają całą ławkę, więc może jakaś chemia się stworzy lub Wiesz, wytwarza. co jest najbardziej przykre w tym wszystkim? Kurczę, po 13 meczach sezonu my plusów szukamy w postaci Ryan Arcidiakono, gdzie on 2 lata temu mówiliśmy, że nie powinien w ogóle grać w NBA, że to jest jakiś włoski kelner. What the fuck, skąd go Fred Hoiberg znalazł? No a w tym momencie rozmawiamy o tym, że gość robi nam atmosferę na ławce, lata i szaleje po seriach Kobe'ego White'a czy po jakichś udanych zagraniach i mówimy o tym, że mały brunecik z fajną grzywką jest wartością danego klubu. To jest masakra, to Jest jest teraz przykre. pytanie, czy faktycznie jest tą wartością dodaną, czy jesteśmy tacy słabi, że on jest tą wartością dodaną u nas. Bo nie wiem, czy on w innym zespole mógł się odnaleźć. Ja myślę, że jest. A gdybyśmy mieli już, pobawmy się w takie, wiesz, czarnowidztwo typu jest styczeń, bilans wcale się nie poprawia, dorzucamy do stycznia może, nie wiem, 5-6 wygranych i zapada decyzja, żeby wysadzić tą przebudowę. Jakich trzech zawodników byś zostawił jako trzon nowej drużyny? Ciężko. Ja bym chciał zobaczyć ten skład i tych zawodników pod innym trenerem. No. Mi się, zresztą o tym też gadaliśmy. Marzyłoby mi się zobaczyć 10 spotkań tych Chicago, na przykład właśnie z Dave'em Yergerem. No. W Sacramento zrobił po sobie bałagan, natomiast no, nie ma co się oszukiwać, że z drużyny no-name'ów, gdzie nie było Cousinsa, stworzył zespół prawie playoffowy na zachodzie. On jest emocjonalny, on potrafi ułożyć zespół pod siebie. U niego nie ma jakiegoś większego pyskowania i z tego co przynajmniej kojarzę,
ten Sacramento pod jego wodzą, no tam byli zdyscyplinowanym zespołem, no. Tam wszyscy tańczyli tak jak on chciał i przynosiło to wyniki, no. To w tym momencie jest chyba jedyna osoba na rynku, o której mógłbym pomyśleć, że mogłaby być trenerem Chicago. W Chicago nie przeprowadza żadnych interviews, jeżeli chodzi o posadę trenera, tam są albo jakieś no-name'y, albo ludzie z wewnątrz organizacji, więc... Albo będzie jakiś kolejny kolega z NCAA. O nie, jest jeszcze jedno nazwisko, ale to o tym zupełnie pomyślałem przypadkiem po tym show Kobe'ego White'a. Tener Kobe'ego White'a z North Carolina. Myślę, że nie zaryzykuje. Myślę, że też nie, ale gdybym miał opaść jakiekolwiek takie przypadkowe nazwisko, że o, a może spróbujmy, no to ja bym spróbował właśnie gościa, który stworzył Kobe'ego White'a. No już siwy, starszy pan chce, żeby na zawał padł po dwóch meczach. Kurczę, skoro Greg Popowicz nie pada, no to i on by może nie padł. No. No ale on chyba takiej amatorki nie widział jeszcze. W końcu North Carolina to nie jest drużyna akademicka jakaś z łapanki, a to co się dzieje w Chicago Bulls to jest jakieś przedszkole. Więc ja stawiam. Amerykanie lubią challenge, skoro na prezydenta chce startować. Zapomniałem teraz nazwisko. Na prezydenta chce startować gość, który ma 90 lat. To czemu by trenerem Chicago nie mógł zostać gość, który ma 65? No? Ja uważam, że Boylen nie wyleci, jakoś w to nie wierzę. Uważam, że prędzej ktoś to wysadzi i zacznie się kolejna przebudowa. Jeżeli już miałby się zmienić trener, to będzie ktoś z organizacji, może Collins, i na tym może byśmy nie wyszli źle. Nie sądzę, żeby w ogóle pomyśleli o Jergerze, bo to chyba tylko nam przyszło do głowy i mówimy o tym już od początku sezonu, ale oni nie planują żadnych interviews, jeżeli chodzi o trenerów. A ja to widzę w ten sposób, że pierwszą osobą, która będzie mogła podjąć decyzję o jakichkolwiek zmianach, to będzie właśnie albo Foreman, albo Paxson, którzy albo jeden z nich, albo we dwóch podadzą się do dymisji, bo przez lata też nie było takich przecieków, nie było takich plotek, o których pisał już w sierpniu albo we wrześniu, bo to było jakoś przed preseason, Casey Johnson, a on na pewno ma jakieś wtyki wewnątrz organizacji i tam było powiedziane jasno, że to chyba było na przykładzie Johna Paxsona. John Paxson wie i powiedział to już organizacji, nie wiem czy Reinsdorfowi, ale jeśli ten rebuild się nie powiedzie i z tego po prostu wyniknie lipa, no to on nie widzi siebie już jako osoby decyzyjnej na wysokim stołku w Chicago. Nie jest tak kolorowo. Przeciek był tylko taki, że Reinsdorf, Paxson rozważa podanie się do dymisji, jeżeli uzna, że ten rebuild nie wypalił. Pytanie, kiedy on uzna i czy to rozważy, a nawet jeżeli, to zostaje Foreman, który moim zdaniem jest większą zarazą niż Paxson. No moim zdaniem też. Więc mi się wydaje, że tak długo jak nie dostaną Reinsdorfowie oferty nie do odrzucenia za Bulls i nie sprzedadzą drużyny i ktoś tu nie przyjdzie faktycznie z kasą, z pomysłem, z ludźmi, którzy chcą coś zmienić, postawić na nogi i odbudować tę markę, to tutaj nie mamy na co liczyć. Chyba że jakiś cud na miarę Derricka Rose'a. I ten cud jeszcze, żeby się nie połamał. No. I w tym miejscu chcielibyśmy pozdrowić fanów Los Angeles Clippers. Kurczę, ile by my byśmy dali, żeby taki gość z Microsoftu jak Ballmer, kurczę, kupił Chicago. I Brooklyn Nets, to jest wzorowo zarządzana organizacja też ostatnio. Od paru lat, tak. To jest swoją drogą też paradoks, nie? Że tam bardzo dużo dobrej pracy wykonuje były zawodnik polskiej ligi koszykówki, tak? Ten Sean Marks. Tak jest. No cóż, to tym miłym akcentem chcielibyśmy tylko wszystkich poinformować, że w marcu, niezależnie od tego, czy Chicago zostanie zdegradowane do G League, czy nie, odbędzie się naprawdę świetna impreza i naprawdę świetny event dla fanów nie tylko byków, ale i całej NBA. Wszystko wskazuje na to, że mamy już zaklepanego, potwierdzonego i przybitego Jasona Kafeja, czyli dwukrotnego mistrza NBA z lat 90. Tak więc jeśli ktoś chce przybić piątkę z gościem, który przybija piątkę Jordanowi, no to widzimy się w marcu. Dokładnie, zapraszamy wszystkich i nie wiemy, kiedy pojawi się kolejny podcast, bo nie ma za bardzo o czym mówić. Może jak pojawi się trochę pozytywów albo... Jak zwolnią Boylena. Tak, jeżeli wyleci Boylen, Garpax podadzą się do dymisji, Reinsdorf sprzeda drużynę, czy polecą jakieś wymiany rozsadzające ten rebuild, to myślę, że wtedy nagramy, bo póki co no, nie ma o czym mówić, bo kolejny podcast trwający 40 parę, 50 parę minut, który wywoła depresję, jeżeli chodzi o nasz fanbase, nie jest nam potrzebny.
Wystarczy to, co się dzieje na czacie meczowym i shoutboxie na Bulls Polska, czy w komentarzach pod postami na Facebooku, gdzie zapraszamy. Jeśli ktoś uprawia bookmacherkę i nie ogląda spotkań Chicago, to śmiało może stawiać, że Byki przegrają czwartą kwartę w kolejnym meczu. Szczególnie w trakcie spotkania, jak prowadzą tak 20 punktami jeszcze w trzeciej. To wtedy jest do zgarnięcia naprawdę. Nie, dobra, bo to już nie jest śmieszne. To już nie jest śmieszne. Dobra, dzięki wszystkim. Marcin i Bartek z tej strony do następnego. Trzymajcie się spokoju, byście przeżyli oglądanie tych spotkań. To nie jest łatwe. Na razie. Na razie.